teoretycznie, taki chirurg, który ma rutynę, że teoretycznie wiem, że tego pacjenta to boli, ale ja to muszę zrobić, ale mnie nie boli, prawda? Wiem, czuję, gdzie czytelnik będzie się śmiał, albo gdzie może się rozpłakać, ale to na mnie nie działa podczas pisania. I potem nie działa na mnie długo po wydrukowaniu książki, bo ja niestety mam ze swoimi książkami coś takiego, co może niektóre panie znają jako depresję poporodową. Naprawdę. Czyli ja po prostu nie znoszę tych książek i przez jakiś czas po prostu uważam, że nie powinna się ukazać. To jest wszystko źle. Potem mi mija ten okres, już to dziecko moje tak dorasta, że już takie jest większe, to już nie jest takie malutkie, jeść i samo już je i samo chodzi. I po kilku latach ja czasami sięgam do tych moich książek, do tych tekstów i wtedy dopiero się sam potrafię wzruszyć, poruszyć i coś tam nie działa. Więc to u mnie to jest takie bardzo odroczone. Natomiast kiedy piszę, to ja po prostu to wszystko wiem teoretycznie nagle, to jest fragmencik, syn nagle dochodzi do wniosku, że jego ojciec, który traci pamięć, do tego coraz mniej widzi, nie został jeszcze zapamiętany. Świat musi zapamiętać ojca. Pierwsze skojarzenie to hasło internet pamięta. Syn tłumaczy 85-letniemu ojcu, co to jest internet. Nas już nie będzie, a będzie internet. Normalnie, tato, on będzie zawsze. Ojciec protestuje, że tylko Bóg ma prawo być zawsze. No dobrze, to internet będzie do końca elektryczności. Ojciec twierdza, na elektryczności trochę się znam. Od malarza pokojowego tego się wymaga.